Moim Państwa gościem jest dziś Tomasz Kozłowski, psycholog, nie tylko, ratownik górski, mógłbym długo, długo wymieniać i porozmawiamy o wyjątkowym przedsięwzięciu. Tomku, 2017 rok, projekt 48 skoków w ciągu jednego dnia. Rok później 100 skoków w ciągu jednego dnia. Tak sobie pomyślałem, no dobrze, a co będzie w roku 19 czy dalej? Rzeczywiście wszyscy się spodziewali, że coś będzie w roku 19, bo taka byłaby kolejność. Pytali mnie, czy skoczę 200 razy, czy może wymyślę coś innego, ale projekt, który teraz realizuję, tlił mi się w głowie już wcześniej, bo ja pomyślałem sobie, że jeżeli projekt 48 przyniósł 200 tysięcy, projekt 100 przyniósł 555, dlatego że był jasny cel, to dlaczego nie zrobić tego w skali globalnej? Wszyscy pamiętają skok Felixa Baumgartnera, kiedy skoczył z 39 km, bo ten projekt był rozsławiony, transmisja była sprzedana na cały świat i ten projekt przyniósł ogromne pieniądze, ogromne zyski. Natomiast nikt nie pamięta skoku Alana Justasa, który 2 lata później skoczył z 41 km, zamontował sobie dwie kamerki GoPro i sobie po prostu poleciał. Ale jego technologia była bardzo bezpieczna. Ja pomyślałem sobie, że można by połączyć te projekty, to znaczy użyć tej technologii, którą wykorzystał Justas, ale skoczyć tak samo jak Baumgartner dla pieniędzy. Tyle, że pieniądze przeznaczyć nie na korporacje, tylko na pomoc biednym. I ja doszedłem do wniosku po wielu poszukiwaniach, że chciałbym pomóc dzieciom, które są ofiarami zmian klimatycznych, czyli wyposażyć je w domy, właściwie całe rodziny, ale głównie chodzi mi o dzieciach, gdzie w sytuacji, jeżeli zmiecie dom, jakiś tajfun, to ja bym chciał wstawić tam w to miejsce kontener morski, z którego weźmiemy samą ramę, który będzie wypełniony plastikiem, który pływa w morzu, czyli tak jak naukowcy mi pomogli obliczyć, to jest szansa, że taki dom będzie w 80% zbudowany z recyklingu. I chcemy stworzyć takie miejsca na całym świecie, tam gdzie jest najwięcej kataklizmów, żeby w momencie, kiedy coś takiego się zadzieje, w ciągu 24-48 godzin można było tym ludziom, którzy nie mają nic, wstawić taki dom. I oczywiście dzisiaj nie da się od tak zrobić takiej akcji. Ja nie ogłoszę tego na Facebooku i nikt nie da mi pieniędzy. Dzisiaj trzeba zrobić coś wyjątkowego, żeby przykuć uwagę ludzi. Ale nie tylko ludzi, ale też i korporacji, i dużych mediów, i takich poważnych donatorów. I postanowiłem wykonać wysoki skok. I rzeczywiście początkowo... Czyli to był twój pomysł. Tak, tak, tak. To jest mój pomysł. Ja początkowo chciałem, jak dotarłem po ponad roku poszukiwań do Amerykanów, którzy są właścicielami tej technologii, którzy przeprowadzili cały ten projekt, to oni mnie zapytali, jak wysoki ma być ten skok. Ja powiedziałem, że nie wiem, zależy mi na tym, żeby skok był wysoki, żeby zrobił wrażenie na ludziach. I wtedy padło 37 km. Ja mówię, dobra, może być 37, ale jak rozmawialiśmy potem, już przygotowując wiele, wiele rzeczy pod sam projekt, to doszliśmy do wniosku, że trzeci skok nie zrobi takiego wrażenia jak pierwszy. No i zaczęliśmy kombinować, jakie możemy osiągnąć wysokości i na pewno te 43 km osiągniemy, bo to jest do zrobienia, ale przede wszystkim dlatego, że żeby pobić rekord, trzeba mieć 3% więcej, czyli to jest 43 km, ale zbudujemy taki balon, który mnie wyniesie na 45 km, więc 45 km jest w naszym zasięgu i ja uważam, że poprzednie projekty pokazały, że ludzie mogą na to zwrócić uwagę. To jest tylko i wyłącznie kwestia skali, ale no trzeba się porwać na coś dużego. Tomek, do takiego projektu potrzebne są ogromne pieniądze. Czy są sponsorzy? Jak to wygląda od tej strony? Tak, są osoby, które mnie wesprą i którym nie zależy na rozgłosie, które po prostu chcą to zrobić, bo my jesteśmy w stanie zebrać naprawdę bardzo duże pieniądze, bo pomysł, jaki jest na zbieranie pieniędzy, jest taki, że Baumgartner miał 3 kamery w kapsule. Ja będę miał przynajmniej 8 kamer na kombinezonie. Te 8 lat różnicy, to technologicznie to jest po prostu przepaść. I dzisiaj mamy możliwość zrobienia VR-u, przesłania tego sygnału bezpośrednio. Ludzie mogą sobie wykupić na przykład dostęp i oglądać to w goglach 3D. Będziemy sprzedawać czy przez platformy typu Google Pay, Apple Pay. Staram się o Mastercard i różne wszystkich tych, którzy się zajmują płatnościami, poza samą zbiórką taką crowdfundingową, która może przynieść ogromne pieniądze. I
Jak analizowałem strukturę dobroczynności w Europie, to w samej Europie rocznie jest zbierane 87 miliardów euro na cele dobroczynne. Z tego 53% to są pieniądze wpłacane takie przez nas, SMS-em czy wrzucane owsiakowi do puszki. I ja uważam, że jest potężny potencjał. To tylko trzeba zrobić ludźmi z sercem, takimi, którzy się właśnie przyłączą po to, żeby pomóc, bo mają taką naturę, bo ja dostrzegam, już to już prawie 2 lata nad tym pracuję i dostrzegam tych, którzy chcą zrobić na tym biznes. Oni się szybciutko wykruszają z tego projektu. Przygotowania się już rozpoczęły. Mhm. Dziś wiemy, że już jest szyty kombinezon dla Ciebie. Kombinezon będzie teraz budowany, on jeszcze nie jest szyty, dlatego że... No właśnie, pytanie, czy szyty, czy budowany? I szyty, i budowany, ale pierwsza faza to są 3 miesiące, gdzie zbiera się wszystkie informacje. My już rozmawialiśmy na temat transmisji, jaką ja chcę zrobić, jakie tam chcę mieć światełka i różne rzeczy, bo to będzie budowane pode mnie, ale tam jest 16 różnych podmiotów w to zaangażowanych, bo to jest łączność, to jest spadochron, to jest budowanie szyby i różnych innych podzespołów, tlen, ogrzewanie i tak dalej. I zebranie tego wszystkiego to jest dość duże wyzwanie i dopiero potem zaczyna się już ta fizyczna produkcja, czyli myślę, że ta produkcja ruszy na przełomie marca i kwietnia. Wtedy będziemy to już szyć i on będzie robiony przez, no myślę, że do końca roku, bo zakładam, że to jest budowa przez rok, to jest razem z tymi 3 miesiącami i potem ja już jadę na stałe do Stanów i myślę, że tam będzie z 6-7 miesięcy takich przygotowań do samego skoku, czyli latania w tym kombinezonie i wejścia do tunelu aerodynamicznego. Ja będę teraz też trenował z jakimiś takimi dużymi bagażami, ale... Jaka waga będzie tego kombinezonu? 150 kg. Więc lądowanie w kombinezonie, który ma 150 kg, jeszcze dość wysoko zawieszony środek ciężkości, z dużym wyzwaniem, dlatego że cały zasobnik z tlenem będzie tutaj, a ja będę pod balon podwieszony. Ja nie będę miał kapsuły siedzenia, po prostu będę podwieszony. I to jest kolejne wyzwanie dla mnie w tym projekcie, jest takie, że ja będę przed samym startem 5 godzin leżał w tym kombinezonie, żeby wypłukać azot z krwi. Będę oddychał tlenem i jeżeli coś zaswędzi wtedy, to jest kłopot. Nad tym trzeba się nauczyć panować, więc medytacja, techniki relaksacyjne to jest część też treningów, które ja założyłem na ten rok, bo jeżeli będę się wznosił, a będę zirytowany, to podniesie mi to ciśnienie, a to z kolei wpływa na szybkość oddychania, a to na zużycie tlenu, więc to są ważne rzeczy, choć mogłoby się wydawać, że nie. Skok odbędzie się w Nowym Meksyku. Tak, tak, dlatego że do tego jest potrzebna pustynia. Ja mogę mieć około 300 km wzniesienia, więc to trzeba zrobić na pustyni, ale ta pustynia daje jeszcze jedno. Tam są takie okna pogodowe, gdzie kompletnie nie wieje wiatr. I to jest bardzo potrzebne, dlatego że balon jest niezwykle delikatny. On jest na hel, hel się rozszerza i ten balon będzie miał wielkość stadionu Wembley, więc to jest ogromna kubatura i on będzie tak delikatnie podnoszony w górę, więc tam no nie może być wiatru, który spowoduje, że to się otrze gdzieś o ziemię albo coś takiego się stanie. Ty będziesz sam w tym balonie? Pod balonem, tak. Pod balonem. Sam. Tak, będę sam, będę podwieszony tak w pewnym sensie za kołnierz. No i będę miał takie 2,5 godziny wznoszenia, bo to jest na 45 km będzie równo 2,5 godziny, dlatego że to jest 300 metrów na minutę. I też przygotowujemy to w taki sposób, żebym ja mógł się na tej wysokości 45 km zatrzymać na pół godziny. Bo ja sobie pomyślałem, że jeżeli zbudujemy globalną akcję, bo ja chcę to zrobić na ruchach oddolnych, takich, żeby ludzie się sami do tego przyłączali, tworzyli takie podakcje do tego i zresztą tak jest, na przykład ratownicy górscy z Karkonoskiej Grupy GOPR będą skakać w tandemach w imię tej akcji, ale chodzi tutaj o ratowników 70+. Bardzo różni ludzie się w to angażują, są światowej sławy, teraz dołączył się światowej sławy pianista, jest Tomasz Konieczny, jeden z najlepszych basbarytonów na świecie i to są tego typu osoby, a Lech Wałęsa przyjął patronat nad tym projektem, więc to jest taki bardzo wielowątkowy projekt i ja bym chciał po prostu tym ludziom podziękować, bo to się wtedy będzie też działa ta zbiórka. Jerzy Buzek też tak, odgrywa. Jerzy Buzek jest też zaangażowany, bo też rozumiem, że Europa też się w to zaangażuje, tak jak pan premier się o to stara, ponieważ ja bym chciał zaangażować wszystkie kontynenty w ogóle i nie tylko instytucjonalnie, ale w taki sposób, żeby ludzie zewsząd zostali po prostu połączeni poprzez ten projekt, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze na domy, chodzi też o to, żebyśmy my zrozumieli, że to, co robimy na jednej części tej planety jest zasysane energią z drugiej części i to, że my się fajnie bawimy, zwłaszcza teraz, jak jest na przykład okres poświąteczny, kiedy
Wszędzie były piękne, oświetlone choinki i wszystkie miasta pokazywały, tu Nowy Świat pięknie wygląda, tam Nowy Jork, to jest kupa energii. Czyli my tak naprawdę naszym komfortem życia powodujemy to, że gdzieś indziej inni muszą uciekać bądź giną. No tak, tak, oczywiście, nas. Dlatego że my emitujemy mnóstwo gazów cieplarnianych, to wpływa na pogorszenie klimatu. Klimat niszczy życie tym ludziom, bo oni mieszkają w słabych domach, a my mieszkamy w świetnych domach. Tomku, wracając do spraw technicznych, na ile czasu tlen jest przewidziany dla Ciebie w kombinezonie? 2,5 godziny wznoszenia, pół godziny na górze z tą odezwą do ludzi i jeszcze połączeniem ze stacją kosmiczną, bo chciałbym symbolicznie też połączyć wszystkich ludzi, więc będzie mi brakowało tej trójki na górze. Czy my będziemy mogli słyszeć na live'ie to? Tak, na tym nam zależy. To jest właśnie cel tego, żeby na górze z tymi ludźmi porozmawiać, ponieważ oni niezwykle ryzykują życiem, niezwykle, to jest najbardziej niebezpieczna praca, żeby dostarczać nam informacje, bo to fajnie być w kosmosie, pewno każdy z nas o tym marzy, ale przecież oni wykonują bardzo niebezpieczną pracę, muszą się kształcić całe życie, tam nie leci tylko ten, kto jest odważny, no, tam lecą super naukowcy i potem trzeba jeszcze skoczyć, zlecieć 4,5 do 5 minut, tam będzie moment z prędkością około 1700 na godzinę, ale musimy założyć taki scenariusz, że ja się nie oderwę od tego balonu, więc mamy przewidziane jeszcze tlenu na 2 godziny, żebym mógł sobie tym balonem powoli zejść. Czyli generalnie na 5 godzin tego tlenu. Na 5 godzin tego tlenu musi być. Jak był pierwszy skok dla pieniążków z 39 km, to tam widzieliśmy, jak przez jakiś czas skoczek wpadł w jakiś taki wir. Jak teraz z tych 45 km zabezpieczyć się, bo przecież tam nie masz się czego tak jakby trzymać. Ponadto z tego, co żeśmy rozmawiali przed nagraniem, wspomniałeś, że ty musisz mieć dłonie przy sobie, tak? Jakoś w ten sposób. Tak. Nie masz jak balansować tym ciałem, więc czy to w jakiś sposób będzie zabezpieczone? To jest jedna rzecz, której ja się w ogóle muszę nauczyć. Każdy skoczek spada w ten sposób i rękoma się steruje. Ja muszę się tego nawyku oduczyć i teraz też będę robiąc kurs tandemowy i skacząc z zasobnikami różnymi będę się uczył trzymać ręce tutaj, bo to jest po prostu specyfika tego skoku, ale Baumgartner miał w momencie, kiedy się obracał, tam się wydarzyły dwie rzeczy. Raz, że wpadł w obroty, no bo nie było strug powietrza, nie było się na czym oprzeć, więc tam jeden ruch może nadać taki obroty. A druga rzecz to to, że za tą szklaną kopułą było widać jego twarz. W związku z tym, jak mu podskoczyło ciśnienie, trudno, żeby nie podskoczyło, to szybciej oddychał i ten kask mu zaparował. I to był też kłopot dla niego bardzo poważny. Więc ludzie z tej firmy Paragon Space Development Corporation wymyślili to w taki sposób, że współdziałając z UPT, który daje spadochron, że po oderwaniu się od balonu wyjdzie stabilizator. Ten stabilizator początkowo się usztywni, dlatego że tam będzie poczucie nieważkości, ja będę spadał bez żadnych strug powietrza. Z tamtej wysokości już widać atmosferę, więc tam są jakieś śladowe ilości powietrza. I w momencie, kiedy nabiorę tej dużej prędkości, już będzie się na czym oprzeć, to ten stabilizator mnie ustabilizuje, bo to jest taki hamulec, który jest przy tandemie, bo to jest sprzęt tandemowy. To jest taki spadochronik wielkości tego stołu, średnicy tego stołu i on po prostu nada mi tę figurę, w której ja będę spadał brzuchem do dołu, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w samym kasku jest maska. Ja nie będę miał widocznej twarzy, ale bez względu na to, co się będzie działo z prędkością mojego oddechu, to zawsze wszystko będzie szło do maski i nie będzie takiej sytuacji, w której zaparuje mi kask. Więc ta widoczność pozostanie do samego końca taka sama. Tyle, że natomiast jest jeszcze jedna taka rzecz, że po otwarciu spadochronu ja będę musiał rozhermetyzować kombinezon, bo on jest inny niż kombinezon Baumgartnera i będzie bardzo sztywny i napompowany, więc rozhermetyzowanie go i zmniejszenie tego ciśnienia wewnątrz da mi większą swobodę ruchów i większe szanse na takie stabilne lądowanie. Dobrze, po wylądowaniu jak to będzie wyglądało? Czy generalnie będziesz mógł od razu pozbyć się tego kombinezonu, czy to są jakieś inne procedury będą? Ja będę się przygotowywał oczywiście do tego. To jest jeden z najważniejszych elementów, żebym ja się mógł wydostać z tego kombinezonu, to znaczy otworzyć ten kask, bo jeżeli jest 300 km wzniesienia, oczywiście tam będą 5 statków powietrznych, które będą to filmować, żeby mnie widzieć. Przepraszam, że ci przerwę. No właśnie, wyskakujesz z wysokości 45 km i skąd wiemy, gdzie ty wylądujesz?
Oczywiście ja będę miał urządzenia, które będą mnie lokalizować. Będę cały czas obserwowany. Będą dwa śmigłowce ratunkowe, które będą rozstawione na trasie mojego zniesienia. Dzień wcześniej będziemy wiedzieli, jakie są jet streamy, bo to przecież dzisiaj żadna sztuka ocenić coś takiego, bo to tam te największe znoszenie będzie gdzieś tam na wysokości 11 km i ten balon tam dostanie inercji, więc to sobie potem będzie szło. I będą ustawione dwa śmigłowce ratunkowe, będzie jeden śmigłowiec telewizyjny, będzie jeszcze jeden śmigłowiec taki pościgowy, który gdzieś tam mnie złapie. I one generalnie dbają o to, żeby pojawiły się przy mnie ekipy ratunkowe w razie, gdyby coś się stało. Ale jest jeszcze jedna właśnie sytuacja awaryjna, taki backup na wypadek tego, gdybym ja się nie wydostał z tego kombinezonu, choć do tego właśnie będę przygotowywany, ale musimy się liczyć z tym, że nie wiem, choćby złamię rękę i nie będę w stanie sobie tego otworzyć albo stracę przytomność. No, wiele rzeczy może się wydarzyć, tak jak przy każdym skoku zresztą. I zaraz jak ja otworzę spadochron, to w pobliżu mnie będzie jeszcze jedna Cessna sobie latać. Z tego samolotu wyskoczy skoczek spadochronowy, który doleci do mnie, będzie przy mnie jako pierwszy i on jest przeszkolony pod kątem budowy tego spadochronu i tego wszystkiego, żeby się mną zająć, gdybym ja sam sobie nie mógł poradzić. Więc to jest takie zdublowane, żeby mnie z tego kombinezonu wydostać. Znamy datę, kiedy to się odbędzie? Dokładnie nie. Druga połowa 2021. Być może maj, być może wrzesień, dlatego że wtedy są takie okna pogodowe tam. To jest też kwestia, to miejsce jest też ważne, dlatego że tam jest bardzo mały ruch lotniczy. Ale raz, wszystko zależy od tego, jak będzie szła budowa kombinezonu, a tam są konkretne etapy i tam jest jeden człowiek, który ma pełnię władzy i on powie nie, no to nie robimy. Dwa, jeżeli pogoda nie będzie w 100% bezpieczna, to nie polecimy. Na minutę przed możemy odwołać to, więc trudno nam określić w tej chwili, kiedy to dokładnie będzie, ale wiemy, że to jest druga połowa 2021 roku. Niebywałe. Tomku, wiemy, że twoja żona Paulina stoi za twoimi wszystkimi sukcesami, bardzo cię wspiera, ale ciekawi mnie. Przychodzisz do domu i mówisz, kochanie, będę skakał 45 km. Co ona na to? Była taka sytuacja. I to konsultowałeś? Pytałeś? Nie, to mi się tliło w głowie. Wiem, że przy stratosferze nie bała się w ogóle. Pomysł 48 trochę miała wątpliwości, przy 100 też mnie oczywiście wspierała. Ona nigdy mi nie mówi w trakcie projektu, dopiero potem. I pamiętam, że stanąłem w kuchni i mówię, Paulina, chciałbym, mam taki pomysł w głowie, żeby wykonać jeden z najwyższych skoków na świecie i zrobić jedną z największych kampanii pomocowych na świecie. I Paulina mówi, absolutnie, mówi, nie zgadzam się, podpiszesz mi to notarialnie. Ona jest radcą prawnym i mówi, podpiszesz mi to notarialnie. A ja mówię, przecież ja nie mam szans, żeby to zrobić. Nie mam nawet setnej procenta, żeby to zrobić. A Paulina mówi, nie, jeżeli ty postanowisz, to ty to zrobisz. I wtedy dała mi takiej mocy, że ja się po prostu za to zabrałem. I być może chciałem je zatrzymać, ale zadziałało to inaczej. To jest niebywałe. Bardzo ci dziękuję. Będziemy się bacznie przyglądali i przygotowaniom. I jeśli tylko oczywiście wyrazisz zgodę, to częściej na ten temat byśmy chcieli rozmawiać. Z wielką przyjemnością. Z biegiem czasu, jak więcej informacji nowych będzie dopływało, bo to jest wyjątkowe wydarzenie. Kończąc naszą rozmowę, chciałbym tylko na jedną kwestię zwrócić uwagę. Czasem jak mówię o tym pomyśle wśród znajomych, to mówią, kurczę, 45 km, po co on to robi? Szanowni Państwo, poczytajcie o człowieku, który sam dokonuje wielkich rzeczy, i jaki jest ten cel, a dopiero później opiniujcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.